A co zrobić z nadmiarem? Wszystkie przeplatamy przez karabinczyk. Oj, to będzie na końcu najgorsze. One w ogóle gubią futro moje. Moje takie nie są takie typowymi sznurkami. Przeszło ostatnie. Dobra. Mamy takie coś. Tak. Czekaj to. Tak. Oj, pogubiłam się. O, tak. Ja sobie przejdę tam, gdzie jest chomik, bo muszę zaczepić do klatki. Tak będzie mi najlepiej. Dobra. Poszukać znowu z powrotem. Okej. Tak i tak. Ja tutaj również robię warkoczyki. Coś z tego nadmiaru trzeba zrobić. Nieważne jaki on jest długi. Najwyżej potem można jeszcze sznureczki dodać i tak dalej, i tak dalej. Oj, ten się już kończył. Proszę mi się tutaj nie plątać. O. Tamte nadmiarki będzie potem obcinać. Więc z tym jest nie problem. Zrobimy mały łózek. I można tutaj robić w taki sposób. Czyli jeden trzymamy, a drugim do góry. To jest taki splot chyba najbardziej łatwy. Tylko jak jest jeden kolor, no to średnio będzie widoczne. Pamiętam, że kiedyś, jak miało się takie specjalne sznurki do robienia bransoletek, to pięknie to wyglądało na tamtych sznurkach, nie na takim sznurku. Na takim sznurku to nic nie będzie widać. Ale ważne, że coś jest. Te frędzelki, które zostają, to będziemy to oczywiście potem obcinać. Więc no... Będzie uwiąz, który idzie od góry, z takich bardzo grubych do takich cienkim tym. No ale ja nie lubię marnotrawstwa, wyrzucać takich bardzo długich sznurków. A wolę coś z nimi po prostu zrobić. To chyba logiczne. Obiekt śpi jak zabity. I okej, mamy. Tak wygląda ten uwiąz. Tutaj będę wszystko te kawałki obcinać i tutaj idzie aż do takich malutkich. Uwiąz, wersja uboga. Ale jest uwiąz. Bardzo ładnie tutaj wygląda. Tylko cóż, malutko miałam tych kawałków. Jest on bardziej taki sztywny. Nie taki jak tutaj. Prosty sposób na uwiązanie.